Tak, ile to chyba jakieś, jakiekolwiek mieszkanie, żebyśmy mogli, no chociaż nie wiem, do momentu jakiegoś, nie, zresztą ja nie wiem, potrzebne nam jest mieszkanie, żeby można było jakoś żyć na ten moment. Jest zima, od przyszłego niedzieli nadają mrozy, tu się nie da żyć, a chyba przez tydzień nikt mi nie wybuduje, ani nie wyremontuje tego mieszkania. Dla was tutaj to, co się stało, to takie traumatyczne przeżycie. Czy pani, traumatyczne to mało powiedziane. A co było traumatyczne przez 4 lata, jak jest trądu, a teraz to ja nie wiem, co ja mam powiedzieć. Bo pani była w domu. Ja byłam w domu. Przebudził mnie huk. Weszłam, tu samochód stał w środku i ściana się osuwała na mnie, bo ja nie wiem, po prostu ja tu wbiegłam i tu wszystko leciało i to się trochę wycofałam do przedpokoju. Kierowca powiedział? Przepraszam, ktoś mnie boli. Tak powiedział. A pani, rozumiem teraz, że nie wiem, boi się tu mieszkać? Ja się, proszę pani, boję, to mało powiedziane. Ja po prostu nie chcę mieszkać. Znaczy sam dom jest dla mnie miejscem sentymentalnym. Tu się wychowałam, tu mieszkał mój dziadek, tu mieszkali moi rodzice. Ale w tej chwili po prostu tu się nie da. Gdyby może dalej na działce, ale nie tu, nie tu. A ten zarządca drogi coś mówił tutaj? Tu nikogo z zarządcy drogi nie było. Rondo budowane było, nie wiem, chyba zdalnie ktoś nie miał wyobraźni. Nie wiem, dlaczego na prostej drodze, na Pułtuskiej, domy są wysiedlane, mieszkańcy są wysiedlani, żeby zapewnić im bezpieczeństwo. O nasze nikt nie zadbał. Być może dlatego, że byliśmy zbyt spolegliwi. Trochę ufaliśmy, że to może nic się nie stanie. Chociaż każdy dzień, każdy wieczór, każde spotkanie powodowało, że zastanawialiśmy się. Każdy, kto tu przychodził, zastanawiał się, czy tiry to wam nie wiadą do ogródka. Dobrze, że nie tiry. Pani powiedz, co tak szybciutko postawiła ten kontener i kazała szybciutko wszystkie sekcje. Tak, pani, która przyszła, to wczoraj podstawiła kontener i kazała nam uprzątać. To możecie państwo sobie pomału uprzątać. Inspektor budowlany, który przychodzi, który nie pytał to, co nam potrzeba, gdzie, co my mamy zrobić, nie sprawdza dokładnie. Przeszedł się pan, postukał w ściany, a pani podstawiła kontener, żeby szybko posprzątać. Czy macie państwo jak? No jak ja mam posprzątać? No.